Dzień dobry Państwu. Wydaje się, że w wydarzeniach wojennych panuje pełnego napięcia zastój. Wielu komentatorów mówi o tym, że siły na frontach osiągnęły pewnego rodzaju równowagę w potencjale. Wydaje się, że to nie jest do końca ten proces, który faktycznie ma miejsce, ale o tym za chwilę. Natomiast ten swojego rodzaju Medialny zastój można także zaobserwować na Komsomolskiej Prawdzie, gdzie nasza świnka morska biega w tej chwili w kołowrotku i albo wraca do przeszłości, albo rozmawia o sprawach lokalnych, albo powtarza wciąż te same tezy. Jeśli chodzi o powroty do przeszłości, to tutaj mamy artykuł o wydarzeniach sprzed równo 15 lat, tak, ten czas szybko leci. 8 sierpnia, dzisiaj mamy 9, miała miejsce, miał miejsce wybuch wojny gruzińsko-rosyjskiej. Tutaj oczywiście, proszę Państwa, mamy parę ciekawych stwierdzeń. Na przykład to, to była pierwsza wojna po rozpadzie Związku Radzieckiego i zaczynamy tutaj liczyć na palcach, że no 2008 rok to chyba było no już po paru wojnach, wszystko, co wydarzyło się do tego czasu w Tadżykistanie, Karabachu, Czeczeni, dodajmy jeszcze Mołdawię chociażby, albo mm, może wybrzeży Morza Czarnego, Abchazję, to były raczej bóle fantomowe w amputowanych kończynach. Aha, czyli w Czeczeniu według komsomolskiej prawdy to nie była wojna, tylko to było no, no, no coś innego, tak, no nie wojna. Ale później zachód zaczął wpychać paluchy w bolesne rany Związku Radzieckiego. I no, doszło do wojny w Czeczeniu. Tak to zapamiętali. Dalej mamy na przykład wywiad na temat Zelenskiego, nie mylić z wywiadem z Zelenskim. Tu oczywiście są standardowe tezy o tym, jak to Zachód się już znudził pomaganiem Ukrainie, jak to Zelenski najbardziej na świecie boi się końca wojny, bo wtedy straci władzę i tak dalej. No standardowe. Tezy. I jest jeszcze temat lokalny. Rosyjskim lekarzom na prowincji podniosą stawki, bo póki co są one bardzo niskie. Niskie i panuje tu nieporządek. Dzisiaj mamy pełny chaos, jeśli chodzi o opłaty pracy w medycznych pracowników, opowiedział w eterze Radia Komsemolska Prawda przedstawiciel ogólnorosyjskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia Dziejstwie, Andrzej Konowal. To zostało oddane władzom regionalnym. Z zachce sobie region. To ustanowi wypłatę powiedzmy lekarzowi w wysokości 8 albo 12 tysięcy rubli, a zechce lekarz będzie, lekarz tej samej specjalizacji będzie zarabiał 30. I tutaj wydawało się już, przynajmniej dziennikarzom się wydawało, że można by wyrównać opłatę pracy, czyli po prostu wypłatę do tych samych poziomów, ale po prostu zmniejszą różnicę i tam gdzie różnica pomiędzy Moskwą i biednym regionem była nawet dziesięciokrotna, teraz będzie na przykład już tylko trzykrotna i tutaj generalnie konstatacja jest taka, że jest to krok w dobrą stronę na który lekarze czekają, ale jeszcze trochę za mało. To jest ciekawe, proszę Państwa, chociaż z drugiej strony znowu jest to kręcenie się świnki morskiej w kołowrotku, ponieważ wracamy do standardowego tematu, na co powinna wydawać Rosja swoje pieniądze zamiast na rakiety. Więc tutaj myślę, że możemy skończyć ten wątek komsemolskiej prawdy. Przejdziemy sobie do zrzutek. Pojawiła się druga aukcja Tutaj bardzo pięknie wykonany model BTR-70 na podstawce drewnianej z takim podestem wyciętym w kształt Ukrainy. Bardzo ładny bibelot, także zachęcam do licytacji. I jest jeszcze jedna, nawet nie licytacja, jedna zrzutka. Pamiętacie być może człowieka, który przedstawił się nam jako kordian polskiego. Hmm, członka pułku kalinowskiego, żołnierza pułku kalinowskiego, który w tej chwili ma ambicje, żeby zbudować taki um, gąsienicowy pojazd uzbrojony w systemy służące do zwalczania celów lotniczych. Tutaj, jak Państwo widzicie, potrzebnych jest 70 tysięcy złotych. Wszystko jest rozpisane za lawetę, za pojazd, za jego transport i tak dalej. Jak to ma ostatecznie wyglądać? Tutaj jest z kolei Zademonstrowana noktowizja, termowizja, przepraszam, kamera termowizyjna także zakupiona z, ze środków z poprzedniej zbiórki mm, i oni chcą dalej bronić ukraińskiego nieba, a docelowo ogólnie europejskiego nieba, żebyśmy i my nie musieli go nigdy aktywnie bronić nad naszymi głowami. Także zachęcam link do tej zbiórki oczywiście będzie w opisie pod filmem. Dalej mamy wydarzenia, proszę Państwa, na froncie. I tutaj to, co mówiłem, że to wydaje nam się, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyrównaniem potencjałów. To znaczy żadna ze stron nie jest w stanie osiągnąć dużych, jednoznacznych postępów terytorialnych czy postępów w niszczeniu potencjału przeciwnika. I tu powtórzę to, co mówiłem nieraz, my najczęściej obserwujemy postępy terytorialne, a to, co jest najważniejsze, to są postępy w niszczeniu faktycznie systemów uzbrojenia, w zabijaniu żołnierzy, to niszczenie siły żywej, jak to często wojskowi mówią, ja rozumiem, oni nie mogą wchodzić z emocjami w swoją pracę, bo mogliby wtedy po prostu zwyczajnie oszaleć. Niemniej to jest po prostu zabijanie ludzi, która strona robi to skuteczniej, ta strona osiąga przewagę i to jest ważniejsze, bo samo zdobycie terenu bez zniszczenia potencjału przeciwnika nie ma takiego znaczenia. I mamy tutaj pewne doniesienia, które nam pokazują, że może może strona ukraińska radzi sobie z tym trochę lepiej. Wynika to z tego faktu, że Rosja wyciąga swoje jednostki, wyciąga rezerwy i przerzuca je na trudne odcinki frontu. Tutaj mamy taką miejscowość Kozaci Lagiery. Albo po Kozaci Lagiery, po ukraińsku raczej tak to wymówimy. I tutaj, proszę państwa, przede wszystkim kanały rosyjskie, czyli te, które się bronią, przyznają się, że doszło tutaj do ataku. Dlaczego uważam to ważne, żeby powiedzieć o tych rosyjskich kanałach? Gdyby, proszę Państwa, one mówiły, że nic tam się nie wydarzyło, to byśmy nie wierzyli, natomiast jeśli oni mówią o swoich de facto problemach, no to o problemach raczej się nie kłamie w ten sposób. Można je przemilczeć, ale jeśli mówią, że coś tam się dzieje dla nich niedobrego, to najprawdopodobniej faktycznie dzieje się coś dla nich niedobrego. Ukraińskie media, taki kanał telegramowy Wolia, dość wiarygodny, nie przyłapałem na jakichś otwartych fejkach, pisze, że według słów. Rosyjskich oficerów. Tam sytuacja wyglądała w ten sposób, że oddziały tzw. WDW, czyli powietrzno-desantowe, 108 pułk został wycofany z tej okolicy, ponieważ trzeba go było przesunąć do Melitopola, gdzie jest szykowany, by rzucić go dalej na północ do obrony tych linii obronnych rosyjskich na zaporowskim odcinku frontu został wycofany z brzegu Dniepru i zastąpiony nie w pełni kompletnymi oddziałami mobilizowanymi gorzej wyposażonymi, gorzej uzbrojonymi i siły ukraińskie wykorzystały to, żeby przeprowadzić szybki rajd w tej okolicy i jeszcze nie jest do końca jasne, czy to był tylko rajd, który miał za zadanie no, narobić strat stronie rosyjskiej, czy będzie to jakaś próba stworzenia faktycznego przyczółka. I tutaj powiem Państwu szczerze, zastanawiam się, czy to byłoby dobre miejsce na przyczółek. Jak widzimy, byłoby tutaj dość dużo strefy tak zwanej szarej do ukraińskiego brzegu, żeby taki przyczółek zaopatrywać. Tak czy inaczej, cały czas przyczółek przy Moście Antonowskim, wciąż istnieje i wciąż Rosjanie przyznają to, psuje im krew. Tutaj znowu rosyjskie kanały telegramowe, tak zwani korespondenci wojenni, mówią o tym i oni mówią o tym w dość taki standardowy dla nich sposób, to znaczy my dzielnie, bohatersko, z wielkim oddaniem i niestety stratami niszczymy przyczółek ukraiński pod mostem Antonowskim i w pobliżu mostu Antonowskiego i jeśli oni go niszczą od kilku tygodni już, no to rozumiemy, że go zniszczyć nie mogą. Tam muszą trwać jakieś intensywne walki. Jeśli chodzi o sytuację, proszę Państwa, na Piatychatkach i Robotyne, no tutaj nie słyszymy o jakichś poważnych przesunięciach terytorialnych. Nawet w okolicach Robotyne tutaj doszły mnie słuchy o tym, że Rosjanie jakieś swoje mikroskopijne, taktyczne, ale tak to wygląda po obu stronach w tej chwili, korzyści terytorialne mieli. Pojawiła się tutaj także opinia, to pisał dokładnie Tomasz Fit, polski komentator, że Rosjanie rzucają ogromne siły właśnie na Robotyne. Ponieważ Ukraińcy dotarli do linii obrony, za którą dalej te linie obronne nie są tak silne. On wprost pisze, że dalej nie ma min, ale jest to stwierdzenie, które, proszę Państwa, no, ujmę to w ten sposób, wydaje się nieszczególnie potrzebne, w tym sensie, że. Stworzenie pola minowego metodą narzutową czy metodą tradycyjną to nie jest proces, który wymaga tygodni, to da się zrobić stosunkowo szybko, oczywiście jeśli mamy czas można to zrobić trochę lepiej, niemniej jednak jeśliby tutaj te walki trwały jeszcze parę dni, nawet, a nawet tych pulminowych dalej na południe by nie było, to one mogą się... Pojawić, jeśli oczywiście Rosjanie mają wystarczającą liczbę tych min, bo oczywiście ataki ukraińskie na logistykę po pierwsze mogły im utrudnić dostawy tych min, po drugie Rosjanie zaminowali w trakcie tej wojny ogromną przestrzeń, mm, ogromną powierzchnię terenu i całkiem nie wykluczałbym tego, że mogli po prostu zużyć dużą część swoich zapasów. Ale to są rzeczy, które mm, Pozostają otwarte a póki co fakt jest taki, że walki na terenie, na tym odcinku, na robotyne, na werbowe cały czas trwają i pozostają intensywne. Ciekawe rzeczy dzieją się także na odcinku na priutne, staromajorskie, na urożajne Tutaj, proszę Państwa, urożajne to jest miasteczko, wioska w zasadzie obok sta miejscowości staromajorskiej, która weszła pod kontrolę Ukrainy już ponad tydzień temu. Tutaj ataki na urożajne są prowadzone przez stronę ukraińską. Doszło do sforsowania rzeki. Rosjanie twierdzą, że te ataki odparli. Mamy tutaj taką postać Toma Coopera, także analityka. On pisze o tym akurat odcinku frontu. Ciekawe rzeczy twierdzi, że 305. Artyleryjska Brygada Rosyjska straciła tak wiele ciężkiego sprzętu, że musiała zostać wycofana, co w pewnym stopniu zostawia siły rosyjskie na odcinku staromajorskie, urożajne, przyjutne, bez wsparcia artyleryjskiego, że w tej chwili obrona Rosji opiera się przede wszystkim na helikopterach K-52 i Lancet, i że, proszę Państwa, według jego oceny i informacji, przede wszystkim on się opiera na informacjach od uczestników działań bojowych, on twierdzi, że Rosjanie w tej chwili szykują nową linię obrony na odcinku Uda nam się tu narysować taką linię. Byłoby miło, jakby się udało. O. Na mniej więcej takim odcinku. To są miejscowości Remiwka, Staromliniwka, Keremenczyk. I że te jednostki, które dalej bronią przyjutne i urożajne, to są jednostki, które osłaniają odwrót rosyjski i jednocześnie kupują dla Rosjan czas, żeby przygotować nowe okopy, nowe pola minowe, nowe punkty oporu i tak Także możliwe, że w najbliższym czasie tutaj dojdzie do dużego przesunięcia frontu. Niemniej podobnie, proszę Państwa, jak to wyglądało w przypadku rosyjskiego ataku na Bachmut, wtedy Państwu mówiłem, że Powolne przesuwanie się do przodu nie jest tak wartościowe jak szybkie przesuwanie się, ponieważ przeciwnik ma czas, no właśnie, w sposób zorganizowany odsunąć swoje jednostki, przygotować nową linię obrony. Tak samo jak wtedy Państwu mówiłem, że zajęcie przez Rosjan... Bachmutu nie będzie strategicznym sukcesem, który da im jakieś wielkie zyski, jakieś wielkie możliwości. Tak samo proszę Państwa, tutaj jeśli Ukraińcy przejdą zajmą prijutne, urożajne, tutaj jeszcze miejscowość zawitne Bażania, nawet jeśli tak się stanie i wyjdą na tę nową linię obrony, to będzie po prostu jakiś nowy etap, który rozpocznie kolejny etap, w tym w tej sytuacji każda meta to po prostu nowy start do kolejnych krwawych walki będą musieli przegryzać się przez okopy i pola minowe znowu. Dlatego ta, dlatego ta, proszę Państwa, ofensywa tak długo trwa, i tutaj trzeba też powiedzieć jasno, to na co możemy liczyć, to to, że te przesunięcia. Rosyjskich jednostek, tak jak te przesunięcia z nad do Melitopola, prędzej czy później sprawią, że powstanie jakaś dziura, jakiś wyłom, przez który Ukraińcy faktycznie będą mogli się przebić i wyjść na jakąś, jak to się mówi, ładnie, przestrzeń operacyjną. Nawet jeśli jednak się to uda i oni będą mogli zajmować teren i na przykład Rosjanie wykonają a jeden z planów, który podobno po drodze mieli, to znaczy wycofać wszystkie siły na Krym, to wciąż nie będzie koniec wojny. Tutaj trzeba pamiętać, że pomimo wszelkich hura optymistycznych informacji, które często trafiają, często za pośrednictwem ukraińskich mediów do polskich mediów, ta wojna jeszcze najprawdopodobniej potrwa, nic nie wskazuje na to, żeby na frontach udało się wywalczyć te to zwycięstwo szybko. Choć tendencje wydają się pozytywne dla strony ukraińskiej, to jest to wciąż perspektywa przy takim tempie, nawet zakładając, że za chwilę dojdzie do dużego przełomu na froncie zaporowskim, to nie spodziewam się, żeby ta wojna się skończyła w tym roku, a i przyszły rok w tym tempie, w tego typu... Mm, sytuacji, układzie, jeśli na przykład nie dojdzie do kolejnego poważnego buntu w Rosji, jakiejś, jakiegoś politycznego przesilenia, no to nie widzimy, żeby to miało się skończyć szybko. Jeśli chodzi o wydarzenia w okolicach Bachmutu, tutaj dochodzą na słuchy, że Rosjanie momentami wręcz kontratakują między innymi na Klisijewce i tak samo trwają ataki rosyjskie na północy, tutaj Nowoseliwskie i proszę Państwa, dalej na północy. Tutaj mamy z Lemana I, dalej na Kupiansk. To są powolne przesunięcia. Anna Maliar z ukraińskiego Ministerstwa Obrony mówi, że na czterech kierunkach Rosjanie przeszli do ataku. To są oczywiście póki co ataki, które nie przynoszą Rosjanom dużych zdobyczy terytorialnych czy dużych... Sukcesów w niszczeniu ukraińskiego potencjału. Niemniej oczywiście są to ataki, które odciągają uwagę, i w tych atakach także oczywiście giną ludzie po obu stronach. Z dobrych informacji spoza linii frontu, proszę Państwa, jest informacja, że 50 czołgów zostało kupionych od Belgii, czołgów Leopard 1 i docelowo 30 z nich ma zostać wyremontowanych przez zakłady Rheinmetall i przekazanych Ukrainie. Czemu 30 z 50? Mój domysł jest taki, że 20 z nich po prostu stało się lub stanie dawcami części. To są stare czołgi, części do nich mogą nie być łatwo dostępne. Leopardy 1, proszę Państwa, ze względu na pewne modernizacje, nie są czołgami zupełnie bezwartościowymi na polu walki. Zawsze lepiej mieć czołg niż nie mieć czołgu. Natomiast jest to oczywiście sprzęt o zupełnie innym potencjale niż Leopardy 2, Challengery czy Abramsy. Swoją drogą, ostatnie informacje z Ameryki donoszą, że pojawiły się nowe. Jakby to ująć, pokonano nowe przeszkody biurokratyczne, podpisano nowe dokumenty i dostawy Abramsów do Ukrainy się zbliżają. Zobaczymy oczywiście, ile ich ostatecznie będzie, w jakich wariantach. Możliwe, że zrealizuje się wariant taki jak ze strajkerami i Bradleyami, to znaczy, kiedy wtedy już się udało pokonać wszelkie przeszkody. W tym polityczne i dostarczyć pierwsze bradleje i strajkery, to później w kolejnych pakietach pomocy bradleje i strajkery stały się swojego rodzaju rutynowym elementem dostaw. Czy tak samo będzie w przypadku Abramsów, czy one znowu staną się właśnie rutynowym punktem na liście Uk Rosji. przepraszam, ani ukraińskiej, ani rosyjskiej amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, to się okaże, miejmy taką nadzieję. Dalej, mamy zdjęcia satelitarne dużego okrętu desantowego, który został trafiony dronem nadwodnym przez siły ukraińskie. Naprawy są oczywiście konieczne tego okrętu. Widzieliśmy, że on płynął do portu holowany i mocno przechylony na burtę. Istnieje duże podejrzenie, że. Maszynownia mogła zostać zalana, więc tutaj będą potrzebne poważne naprawy. Czy i kiedy on wróci do służby to się okaże. Przypomnę wymagający znacznie mniej poważnych napraw krążownik niosący awiację, czyli jedyny rosyjski lotniskowiec, oni tak to określają, avianiesusi kreiser. Dalej siedzi w doku i dalej wymaga napraw, choć naprawiają go już nie pierwszy rok. Tu mamy Annę Maliar, to już mówiłem. Na czterech kierunkach Rosjanie przeszli do ataku: to są kierunki limanski, kupianski, awdijewski i mariński. Czyli awdijewka, marinka to standardowo oni tam cały czas tą głową o ścianę się tłuką. Kupiański i Limanski, także wydaje mi się, że po tylu miesiącach wiemy, gdzie to jest. Co dalej mamy? Danilow to jest jeden, proszę Państwa, z wysokich rangą przedstawicieli państwa ukraińskiego, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W mediach ukraińskich twierdzi, że i to jest dość dobrze znana teoria, że Bunt Prigorzyna był testem dla. Rosyjskich generałów na wierność. Ja osobiście z tym się zupełnie nie zgadzam, natomiast istnieje możliwość, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy ma więcej danych na ten temat niż ja, więc, choć ja się z tym nie zgadzam, to warto, żebyście Państwo wiedzieli, że oficjele ukraińscy się do tej wersji także przychylają, przynajmniej część z nich, oczywiście. Mamy informację, proszę Państwa, także, że Ukraina przygotowała, zmodyfikowała aż 12 samolotów Su-24 do strzelania pociskami manewrującymi Skalp i Storm Shadow. Przypomnę, Skalp i Storm Shadow to w zasadzie... To samo jeszcze pojawiają się od czasu do czasu w ostatnich dniach informacje o tym, że Niemcy także szykują się do przekazania swoich pocisków manew manewrujących Taurus Ukrainie. To także byłaby bardzo dobra informacja. To jest broń skalpy i Storm shadow o zasięgu do około 300 km, wystrzeliwana właśnie z Su-24. To wiemy już od dawna, tu newsem jest to, że aż 12 tych samolotów zmodyfikowano do strzelania tymi rakietami. To jest poszlaka, nie dowód, nie, nie coś więcej, po prostu poszlaka sugerująca, że tych pocisków manewrujących Ukraina ma wystarczającą liczbę, żeby było potrzebnych aż 12 takich samolotów. Dla jakiegoś porównania migów 31K zdolnych do wystrzeliwania, przenoszenia i wystrzeliwania rakiet balistycznych Kindżał, Rosja ma mniej niż 10 z tego co wiemy, więc no jest to jakieś porównanie. Tych storm shadowów i skalpów musi być ewidentnie wystarczająca liczba, i tu warto dodać, że w ostatnich dniach Francja także mówiła to wspominaliśmy o nowych dostawach swoich skalpów. Moscow Times, The Moscow Times nawet twierdzi, że Rosja wyprowadziła ze swojego największego magazynu zakonserwowanego sprzętu wojennego w Buriacji, to się nazywa Wagrzanowa, z tego Wagrzanowa już 40% sowieckiego sprzętu, który był tam, Przechowywany i zakonserwowany, usunęli gdzieś, wywieźli do jakiejś modernizacji, do jakiegoś zużycia. Bardzo możliwe, że część tego sprzętu już została zniszczona. Czy 40% to duża liczba, proszę Państwa, w mojej prywatnej ocenie na podstawie no, różnych doniesień, które docierają do mnie i w czasie tej wojny i na długo przed tą wojną. Zaskakujące jest, że aż 40% tego sprzętu w ogóle nadaje się do jakiegoś użytku. Powiem Państwu tak, na przykład, przy wojnie, w czasie wojny z Gruzją, według niektórych takich nazwijmy to przecieków, insajderskich informacji, 1 trzecia sprzętu, który znajdował się na wyposażeniu armii rosyjskiej, no, nie zadziałała. A jeszcze część popsuła się po drodze. Tutaj mamy kolejną tragiczną informację. Ukraińskie miasto Pakrowskie. To są tyły frontu wschodniego. Jakbyśmy od Doniecka jechali drogą na północny wschód, to no, kawałek dalej, nie wiem, może ze 100 km. pokażę to Państwu na mapie, żeby nie zgadywać. Pokrowskie. Tutaj mamy Donieck i jedziemy dalej. Tutaj to jest zapisane jako Pakrowsk. Hmm, także Dość niedaleko, jeszcze raz bo nie wiem czy nie zasłoniłem zdjęciem. Tutaj od Doniecka 50 km od Doniecka na północny wschód. Tutaj proszę Państwa przyleciały dwie rakiety, przy czym pierwsza rakieta przyleciała, uszkodziła budynek mieszkalny, przyjechali ratownicy i wtedy przyleciała druga. Rakieta. To jest taktyka, która no niestety jest w historii wojen światowych znana. W przypadku uderzeń na cele cywilne, jest to taktyka. No sami, proszę Państwa, możecie dobrać odpowiednie słowa. Jaka to jest taktyka? Oczywiście polega to na tym, że no właśnie atakujemy w sanitariuszy, atakujemy w medyków, atakujemy strażaków, którzy przyjeżdżają na miejsce takiego pierwszego trafienia, żeby pomóc. Dalej no znowu się wydarzyły ataki dronami, próba ataku dronami na Moskwę. Póki co nie ma informacji, żeby tam doszło do jakichś poważnych zniszczeń w Moskwie. Znowu po drodze w ostatnich dwóch dobach od ostatniego przeglądu most krymski był zamknięty dla ruchu. Tam się cały czas coś dzieje, jakieś alarmy. Dalej tutaj mamy zespół dwóch newsów, mamy proszę Państwa od y, ukraińskiego medium komandowacz Tarnawski, czyli y, przetłumaczmy na dowódca Tarnawski, można o, na oficer Tarnawski, y, na odcinku Robotyne, na odcinku frontu w okolicach miejscowości Robotyne, żołnierze 47. Brygady zestrzelili Rosyjski śmigłowiec K52 z wyrzutni ręcznej. Wspaniała praca, sława, bohaterom. I w mniej więcej tym samym czasie, proszę Państwa, pojawiła się tutaj nawet godzina. Hmm, pasuje, jak się wydaje, chociaż to może być godzina, kiedy ja to dodałem do swojego FIDA, także nie przywiązujmy się do tego, ale mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się od... Rosyjskiego kanału telegramowego Fighter Bomber z kontaktami w Rosyjskiej awiacji taka wiadomość czarno-białe zdjęcie śmigłowca i podpis wiecznego latania co jest no, wyrazem kondolencji więc tu wydaje się, że potwierdza się. To zresztą podobny kanał poświęcony lotnictwu śmigłowcowemu Rosyjski także opublikował bardzo podobny post w bardzo podobnym czasie z tego typu lakonicznymi kondolencjami dla załogi. Zestrzelenie śmigłowca K-52 pozostaje bardzo istotne, ponieważ te śmigłowce przy wszystkich swoich wadach prezentują bardzo, dużą, bardzo duże zagrożenie dla ukraińskich sił z m.in. pociskami przeciwpancernymi dalekiego zasięgu, wichr, no, daleki zasięg w przypadku pocisku wystrzeliwanego ze śmigłowca to jest nominalnie do 10 km, także jest to dość spore zagrożenie. Każdy jeden taki mniej to dobra informacja. Tutaj nie ma na tym wideo, proszę Państwa, zdjęcia, które by pokazało, jak to wygląda. Natomiast w Krasnogorskie, to są okolice takie południowe podejścia pod Moskwę, trasa na Moskwę. Na dachu budynku mieszkalnego ktoś zaczął budować, proszę Państwa, jakąś strukturę z wieżyczkami. Ludzie podejrzewają, że to może być stanowisko dla ludzi uzbrojonych albo w broń przeciwlotniczą, albo w systemy elektronicznego zakłócania pracy dronów i mieszkańcy protestują przeciwko budowie interesują się co to za budowa kto to na ich dachu coś takiego buduje a policjanci im mówią że no to nie jest wasza sprawa dach nie jest wasz więc no to jest zamiana budynku mieszkalnego w cel co oczywiście dzieje się po obu stronach linii frontu zwłaszcza w warunkach walk miejskich, natomiast tutaj jest to ciekawe, bo dzieje się to w głębi Rosji, daleko od tej linii frontu. Dziękuję Państwu bardzo pięknie za uwagę, jeszcze raz zachęcam do wspierania zrzutek, zwłaszcza zrzutki Kordiana. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.